Na żywo, także usłyszymy jego piosenkę z najnowszej płyty Song for a Friend. Ale to jeszcze przed nami. Proszę Państwa, szachy są miarą intelektu. W szachach pomóc nam mogą tylko błędy naszego przeciwnika. Ponoś ofiary, abyś sam nie stał się ofiarą. Tak o sztuce, jaką jest gra w szachy, mówił Ksawery Tartakower, wielki polski szachista. Jeden z przedwojennych geniuszy. Bohater książki Arcymistrzowie, złota era polskich szachów. Mamy tę książkę przy sobie w studiu, a przy stole jej autor. Witamy bardzo serdecznie, Stefan Gawlikowski. Dzień dobry. Takich gości, muszę przyznać, jeszcze nie było, bo vis-a-vis Arcymistrzowie. Para, którą połączyła miłość do szachów i miłość w ogóle. Chyba mogę to zdradzić. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, zacznijmy jednak od historii polskich szachów. Jest olimpiada w Hamburgu, rok 1930 i polscy szachiści zdobywają tam właściwie wszystko, co chcą. Kim oni byli? No właśnie, Niemcy mówili o naszej drużynie, że jest to taki Bombenmannschaft. Rzeczywiście był to Bombenmannschaft, bo po raz pierwszy mogli startować zawodowcy. Czołowymi graczami naszej drużyny byli Akiba Rubinstein, Ksawery Tartakower i Dawid Przepiórka. Trzej Żydzi, którzy różnymi drogami doszli do reprezentacji Polski. Rubinstein jako młody człowiek miał być rabinem, studiował w szkole talmudycznej, ale wybrał studia nad szachami zamiast studiować Torę. Tartakower urodził się w rodzinie polsko-austriackich Żydów w Doniecku i tak naprawdę trafił do polskiej drużyny z własnej nieprzymuszonej woli dopiero w latach 20. Natomiast Przepiórka jest przykładem bardzo bogatego hasydy, który postanowił się asymilować i być Polakiem. Wszyscy trzej bardzo gorąco zawsze podkreślali, że są Polakami, a ich zwycięstwo w Hamburgu, myślę, było takim ukoronowaniem tych marzeń o polskości, o reprezentowaniu Polski. Co się stało z tymi polskimi mistrzami? Oj, ich losy były diametralnie różne, to znaczy Rubinstein jeszcze w dwudziestoleciu wycofał się z gry praktycznej, bo był chory psychicznie, można to nazwać tak brutalnie. Po prostu cierpiał na tak głęboką depresję, że nie mógł grać. Cudem przeżył okres II wojny światowej w Belgii. Zmarł sporo lat po wojnie, bo w latach 60. Tartakower pojechał na olimpiadę do Buenos Aires w 1939 roku. No jak wybuchła wojna, to do Polski wracać nie mógł. Postanowił wrócić do swojej drugiej ojczyzny, do Francji. Chciał wstąpić do armii generała Sikorskiego, ale można tak w nawiązaniu do poprzedniej rozmowy powiedzieć, nie był to najlepszy czas, bo takie rozliczenia z przeszłością, z poprzednimi ekipami, to jest ulubione zajęcie nowych ekip. W każdym razie ludzie Sikorskiego nie byli zainteresowani blisko 50-letnim Żydem, w związku z tym wstąpił do wojsk generała de Gaulle'a. A Przepiórka w czasie wojny był w Warszawie i został aresztowany w kawiarni Kwiecińskiego, gdzie grał w szachy, i zamordowany w Palmirach przez Niemców, bo Niemcy uważali, że należy niszczyć polskie elity, a Przepiórka, pomimo że był polskim Żydem, no to tym bardziej zasługiwał w ich mniemaniu na to, żeby go zlikwidować. Nowe pokolenie, można tak powiedzieć. Arcymistrzów chyba odradza tę polską szachową potęgę. Państwa połączyła miłość do szachów, ale potem miłość w ogóle, jak już mówiliśmy. I chciałam zapytać, jak szachy wpłynęły na wasze losy? Jak to się stało, że zdecydowaliście się połączyć swoje życie? No przede wszystkim dzięki szachom udało nam się poznać. Także ile mieliście lat wtedy? To może ja odpowiem na to pytanie. Ja mam zawsze problemy z pamięcią. Mimo, że to jak niby to dobra, tak, jak dobra cecha szachistów, ale żeby moja żona pamiętać. Właśnie zawsze ze mnie się śmieje, że nie tak, pamiętam. Tak, ja takie szczegóły, tak jak kobiety pamiętają zawsze. Więc to był rok 87, był półfinał Mistrzostw Polski do lat 10 w Rybniku. Jednak wtedy wodziliśmy z różnych ekip, można powiedzieć. Ja byłam ze Śląska, a poza z Rybnika, mąż z Warszawy. W związku z tym nie za bardzo się lubiliśmy na początku. Tak. Ale po 10 latach jakoś ta przyjaźń przerodziła się w zasadzie, znaczy przez znajomość, można znajomość. Powiedzieć. Znajomość, zawsze się spotykaliśmy na turniejach, graliśmy w wielu tych samych turniejach, bo z tego samego rocznika jesteśmy. Także. A czy nie rywalizowaliście ze sobą również w życiu prywatnym?
skoro byliście kiedyś przeciwnikami przy szachownicy? Nadal jesteśmy przeciwnikami przy szachownicy. Tak? Często jeździmy na te same turnieje i tak no, ten system kojarzeń nas tak, powiedzmy, zmusza do tego, żeby od czasu do czasu ze sobą zagrać. Ostatnio ograłam męża. O, brawo. Właśnie niestety. A jakie są wyjątkowe sytuacje? Niestety są wyjątkowe. No, niestety. Ja się z tym nie zgodzę. To nie jest wyjątkowa sytuacja. Moja żona bardzo dobrze gra w szachy, także... No, ale faktem jest, że takich rodzin, kiedy oboje małżonkowie grają w szachy, jest może w Polsce nie tak zbyt wiele, więc może wytłumaczmy troszkę, na czym polega fenomen tej gry. Szachy, 64 pola, tak? Na tak szachownicy jest. Je mamy, widzimy na nich pionki. No i teraz pytanie do ekspertów, czy ta typowa figura szachmat zawsze kończy grę, czy są inne sposoby na zwycięstwo? No, w zasadach gry szachowej jest napisane, że mat zawsze kończy partię. Mhm. Ale na tym wyższym poziomie jest to trochę inaczej, ponieważ no, zawodnicy już jakoś sobie wierzą, że jeśli jeden ma już decydującą przewagę, to drugi mówi, okej, to ja się poddaję, już nie chcę dalej grać, bo wiem, że mnie zamatujesz. Także bardzo często, najczęściej partia się kończy poprzez poddanie się. Czyli można po prostu się poddać, tak? No, tak, to jest mniej czas. O właśnie, właśnie jeszcze to, co pan Stefan... Czas jest elementem gry. Można przekroczyć czas. Mhm. Jeszcze gramy z zegarem szachowym po prostu, żeby partia nie trwała w nieskończoność. Tak. No tak, oczywiście to też musi mieć swoje ramy. Natomiast jest podobno możliwość matu w dwóch ruchach. Jak to wygląda? Jest możliwość mata w dwóch ruchach, ale to wymaga... A może pan pokazać? Niestety to wymaga kooperacji obu zawodników. Aha, to znaczy, no, obaj zawodnicy muszą chcieć... Biały musi chcieć dostać mata, a czarny musi chcieć zamatować. No to tak. Proszę pokazać, jakby to wyglądało. I to wygląda następująco. Tu biały sobie otwiera króla swojego. Jeszcze raz musi, żeby nie mieć później zasłony pionkiem, po czym czarny w drugim ruchu daje hetmanem mata. I właśnie ciekawostką jest, że tylko czarne są w stanie dać tego mata w dwóch ruchach, bo jeśli by białe miały dać mata, to najszybsza możliwa kombinacja to jest dopiero w trzech ruchach. Są jeszcze takie bardzo malowniczo brzmiące nazwy, jak obrona sycylijska, prawda? Albo szewski mat, tak? Tak, tak, tych debiutów jest bez liku. Bardzo wiele. Tak. Hiszpańska, francuska. Tak, no, sporo tego. Nasi goście są bardzo utytułowanymi zawodnikami. Pani Monika jest jedynym w Polsce, jednym z niewielu na świecie, arcymistrzem szachowym. I pani Moniko, do pani takie pytanie, bo pewnie młodzież czy dzieci często pytają panią, co takiego jest fascynującego w tych szachach? To co pani odpowiada? Dla mnie na samym początku w ogóle interesowała mnie sama gra. Była to dla mnie jakaś forma zabawy, spędzenia wolnego czasu. Patrząc na to tak z perspektywy, teraz moje dzieci mają do wyboru język angielski, pływanie, tańce, naprawdę mnóstwo... Tutaj telewizja. Tak, oczywiście. Dzieci akurat są z nami w studio, więc pozwoli pani, że zapytam młodzież, co oczywiście. Dokładnie o tym sądzi. Proszę nie słuchać zbyt uważnie, bo chcę liczę na szczere odpowiedzi. Weronika, Julka i Szymon, tak? Witamy was bardzo serdecznie. Ty, Julka, od ilu lat grasz w szachy? Od 6 lat. Od 6. A ile masz lat? Teraz mam 10. Czyli miałaś 4 latka, jak zaczęłaś grać. A ty? Ja od 10 lat. Mhm. Ale nogę złamałeś nie na szachach, tak? Nie. Bo jeszcze uprawiasz inne sporty, tak? Tak, uprawiam inne sporty. Piłka nożna, pływanie. No, czyli młodzież uzdolniona. Tutaj Weronika, najstarsza z trójki rodzeństwa, ma lat 16. Jakie sukcesy na twoim koncie? No, troszkę sukcesów mam. Nie takich jak moi rodzice. Ale mogę się poszczycić 5. miejscem w Polsce. Mhm. Czy też... podium na wojewódzkich. No gratulacje. A powiedz mi, jak długo trzeba trenować, żeby osiągać takie efekty? No to zależy jednak, aby mieć jakieś efekty w szachach, trzeba to robić systematycznie. Mm-hmm. Ja niestety nie mam takich chęci już, ale czasami sobie pogram w szachy czy potrenuję. Rodzice troszkę się chyba zmartwili, jak to powiedziałaś, wiesz. A powiedz, jaka cecha umysłu jest najbardziej potrzebna, żeby zdobyć mistrzostwo w szachach? To chyba się nie da tak określić jednej cechy. Myślę, że na to się składa wiele różnych cech i po prostu trzeba to łączyć. Mhm. No na pewno cierpliwość jest potrzebna, prawda? Tak, tak. Ale wiem, że Marta chce o coś zapytać. Tak, mówimy bardzo dużo o tych wszystkich kombinacjach, o tym, że szachy są miarą intelektu. Jak uważacie, czy jest tak, że szachy to jest gra, sport dla tych, którzy potrafią właśnie zapamiętać jak największą liczbę tych kombinacji, czy po prostu wystarczy być sprytnym i inteligentnym? A może wszystko naraz? No najlepiej oczywiście wszystko naraz. To w tej chwili szachy, tak jak każdy inny sport, wymagają uniwersalności, czyli trzeba być we wszystkich aspektach tej gry dobrym. W ogóle taka ciekawostka, że właśnie szachy wielu ludzi dzieli ze względu na to, że właśnie szachy to jest sztuka, nauka albo sport właśnie.
I wydaje mi się to trochę jednak błędne, bo to zawiera wszystkie te trzy elementy w sobie. Także według mnie najbardziej dominującym elementem jest ten sportowy. I no, wydaje mi się, że ja jestem takim praktykiem i dlatego właśnie najbardziej cenię tę walkę na szachownicy. Ale myślę, że takim momentem przełomowym w ogóle w dziejach szachów był moment, kiedy przegraliśmy jako ludzie z komputerem, prawda? Deep Blue pokonał Garia Kasparowa. Nie wiem, czy to zmotywowało was do poszukiwań innych jeszcze rozwiązań, innych sposobów walki, czy raczej zdemotywowało? No to już zanosiło się niestety od dawna. No, tak. W tej chwili mija któraś, już nie pamiętam, któraś ta 19 rocznica od tej pamiętnej partii. Ale no niestety, no, komputery, no tak jak kiedyś pewnie ludzie chcieli się z samochodami ścigać, prawda? No to wiadomo było, że prędzej czy później ten samochód wyprzedzi człowieka. Tak samo... No ale pytanie, czy to ma sens w ogóle, żeby ścigać się z komputerem, bo... Obserwujemy na olimpiadzie wyścigi ludzi na 100 metrów i nas to ekscytuje. Po co mamy się ścigać z BMW? No tak. Nie, szachy to jednak królewska gra, która ma swoje zasady, które oczywiście, powinny tak być jak, jednak przestrzegane. Tak jak królem był Kasparow, tak królem był Fischer kiedyś, królem był Rubinstein, więc... I my mamy swoich mistrzów. My Polacy mamy swoich mistrzów, z czego jesteśmy bardzo dumni. Bardzo dziękujemy, że przyjechali Państwo. Dziękuję za rozmowę. A wokół czego jeszcze kręci się świat? Na pewno wokół Cannes, gdzie rozpoczął